Witajcie na Wegetubie. Dzisiaj robimy taki polski komfort foodowy przepis na ziemniaczki z gzikiem, oczywiście wegańskie. Zaczynamy. Ziemniaki już się gotują, więc teraz zrobimy gzika, czyli tak naprawdę taki bardzo luźny, wegański twarożek. Ja mam tutaj już namoczone przez noc migdały. Migdały takie blanszowane, bez skórek. One się będą zdecydowanie lepiej blendować. Po prostu lubię smak migdałów. Dużo jest ciekawszy dla mnie niż na przykład nerkowców. Ale na przykład, jeżeli macie problem z migdałami, to możecie spokojnie zamienić właśnie migdały na nerkowce. Dodajemy niesłodzony, wegański jogurt. Poszukajcie proszę takiego jogurtu, który ma naprawdę zero dodatku cukru. Po prostu w składzie, tam gdzie jest cukier, to powinno być naprawdę poniżej 3 do 5 gramów na 100 gramów produktu. Dodaję teraz element smakowy, taki nieortodoksyjny, ale myślę, że fajnie podniesie nuty aromatyczne i smak tego gziku. Sok i skórka tarta właśnie z żółtej cytryny. Do tego dodaję sam sok. Lepiej po prostu przecisnąć ten sok, właśnie tak przepuścić przez lekko otwarte palce. W ten sposób wyłapujemy pestki, bo nie chcemy ich w substancji, którą blendujemy, ponieważ byłyby bardzo gorzkie. Ta cytryna była dość soczysta, więc myślę, że wystarczy połówka. Plus mój jogurt też był taki naprawdę kwaskowaty. Solę, nie za dużo na samym początku, żeby przypadkiem nie przesolić. Oraz odrobinę pieprzu. Daję na razie połowę wody, ponieważ czasami te migdały w różny sposób chłoną wodę, dlatego dostosujemy ilość wody już w trakcie blendowania, tak żeby ta konsystencja była delikatnie płynna, ale żeby nie była to konsystencja śmietany. Także dodaję połowę i teraz zaczynam blendować. Myślę, że wystarczy. Ta konsystencja jest właśnie taka, o którą mi chodziło. I widzieliście, wody zużyłem dużo mniej, także uważnie z wodą. I teraz doprawimy całość elementami aromatycznymi. Ziemniaki też się ugotowały, więc już je odcedzę i będą sobie stały cieplutkie, czekały na gzik. Kroję najpierw szczypiorek i odrobinę koperku. Utrę sobie trochę różowego pieprzu. Jest on zdecydowanie delikatniejszy w smaku niż czarny, a i też pięknie wygląda. Jak to powiedział mój kamerzysta Maciek, wdupcam wszystko do miski i mieszam z twarożkiem. Spróbuję, czy nie brakuje soli. Ciuteczkę. A słuchajcie, smak już jest naprawdę ekstra. Dodam część tego pieprzu tutaj i myślę, że możemy montować nasz talerz z ziemniakami. I całość polewam zimno tłoczonym olejem z lnu. Możemy też użyć na przykład rdzawego, z rdzawki, rydzowego. To są dobre oleje, które pasują tutaj profilem do smaku. Słuchajcie, spróbujmy, jak smakuje gzik z ziemniaczkami. Ten twarożek naprawdę daje takie uczucie tłustości. Olej podkreśla charakter ziemniaków. No i wiadomo, ziemniaki, koperek, dymka, naprawdę przepyszny gzik w takiej trochę nowocześniejszej wersji, ale bardzo satysfakcjonujące polskie danie obiadowe. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, jakie jeszcze polskie dania chcielibyście zobaczyć u mnie na Wegetubie. Zasubskrybujcie kanał, odwiedźcie mego Instagrama i do zobaczenia przy kolejnym roślinnym przepisie. Cześć! A inne polskie danie w wersji wegańskiej znajdziesz o tutaj.